Witamy Cię, nasz kochany Boże, w kolejnym dniu Księdze Jeremiasza. Dzisiaj będziemy czytali rozdział 9 i 10. I tak jak każdego dnia, proszę Cię ponad wszystko, prowadź nas w swoim duchu, w swojej prawdzie, żebyśmy zgłębili ten tekst, żebyśmy poznali, jakie przesłanie chciałeś nam w tym tekście ukryć, żebyśmy mogli to zastosować do naszego życia, żebyśmy mogli się przemieniać, żebyśmy każdego dnia byli coraz bardziej podobni do Ciebie, Panie Jezu, bo wyzwań jest coraz więcej i my mamy tego też coraz większą świadomość, że ten świat dookoła staje się coraz dziwniejszy, ale też nasze poznanie rośnie dzięki temu, że studiujemy Twoje Słowo. Nasza wiara rośnie, bo wiemy, że z słuchania jest ta wiara i z tego, że poznajemy Twój charakter, poznajemy Twoje zamiary, poznajemy Twoje proroctwa, mamy coraz większą pewność w tym, że ponieważ wszystko, co do tej pory zostało przez proroków przepowiedziane, się w pełni wypełniło. Tak samo wiemy, że to, co teraz nadchodzi, również wypełni się w taki sposób, jak Ty to zaplanowałeś, że Ty masz nad tym wszystkim kontrolę, że to zło musi się rozszerzyć tak, aby faktycznie mogło upaść, żeby potem już nastała czystość, tylko Twoje światło i Twoja miłość. I za to Ci dziękujemy, nasz Boże. Amen. Amen. Uspółcześniona Biblia Gdańska, Księga Jeremiasza, rozdział 9. Oby moja głowa była wodą, a moje oczy źródłem łez, abym dniem i nocą opłakiwał pomordowanych córki mego ludu. Obym miał na pustyni schronisko dla podróżnych, abym mógł opuścić swój lud i oddalić się od nich. Wszyscy bowiem są cudzołożnikami, zgrają zdrajców i jak łuk napinają swój język do kłamstwa. Nie zmocnili się prawdą na ziemi, bo od zła do zła przechodzą, a mnie nie znają, mówi Pan. Niech się każdy strzeże swego bliźniego, a bratu nie ufa, bo każdy brat oszukuje podstępnie i każdy bliźni postępuje jak oszczerca. Każdy też oszukuje swego bliźniego i nie mówi prawdy. Przyuczyli swój język do mówienia kłamstwa, męczą się, aby popełnić nieprawość. Twoje mieszkanie jest pośród ludu podstępnego. Powodu podstępu nie chcę mnie poznać, mówi Pan. Dlatego tak mówi Pan zastępów. Oto przetopię ich i wypróbuję. Jak bowiem mam postąpić z córką mego ludu? Ich język jest śmiercionośną strzałą, wypowiada oszustwa. Jeden mówi ustami o pokoju ze swym przyjacielem, ale w sercu zostawia na niego sidła. Czy za to nie powinienem ich nawiedzić? Mówi Pan. Czyż nad takim narodem moja dusza nie powinna się zemścić? Z powodu tych gór podniosę płacz i lament, z powodu pastwisk na pustkowiu, pieśń żałobną. Są bowiem spalone tak, że nikt tamtędy nie przechodzi, ani odgłosu bydła nie słychać. Ptactwo niebieskie i zwierzęta rozbiegły się i odeszły. I zamienię Jerozolimę w gruzy, w legowisko smoków, a miasta Judy, pustkowie, zostaną bez mieszkańca. Któż jest tak mądry, aby mógł to zrozumieć? A do kogo mówiły usta Pana, aby mógł ogłosić, dlaczego ziemia ginie i jest spalona, jak pustynia, tak że przez nią nikt nie przechodzi? Pan bowiem mówi, dlatego że porzucili moje prawo, które im przedłożyłem, a nie słuchali mojego głosu, ani nie szli za nim, ale postępowali według uporu swego serca i szli za Baalami, jak ich nauczyli ich ojcowie. Dlatego tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Oto nakarmię ich, ten lud, piołunem i napoję ich wodą żółci. Rozproszę ich między narodami, których nie znali oni, ani ich ojcowie, i poślę za nimi miecz, aż ich doszczętnie wytracę. Tak mówi Pan zastępów. Zastanówcie się i wezwijcie płaczki i niech przyjdą. Poślijcie poty, które są wyćwiczone w tym i niech przyjdą. Niech się pospieszą, niech podniosą nad nami lament, aby łzami spływały nam oczy i powieki ociekały wodą. Głos lamentu bowiem słychać z Syjonu. Jakże jesteśmy spustoszeni. Jesteśmy bardzo zawstydzeni, bo opuściliśmy ziemię. Burzono nasze mieszkania. Słuchajcie więc, kobiety, słowa Pana. Niech wasze ucho przyjmie wyrok Jego ust,
abyście uczyły wasze córki lamentu, a jedna drugą pieśń żałobnej. Śmierć bowiem wtargnęła przez nasze okna, weszła do naszych pałaców, aby wytracić dzieci na rynku i młodzieńców na ulicach. Mów, tak mówi Pan, nawet trupy ludzkie padną jak gnój na polu i jak snopy za żniwiarzem, a nikt ich nie zbierze. Tak mówi Pan, niech się nie chlubi mądry swoją mądrością, niech się nie chlubi mocarz swoją siłą i niech się nie chlubi bogaty swoim bogactwem. Ale kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że rozumie i zna mnie, wie, że ja jestem Pan, który okazuje miłosierdzie, sąd i sprawiedliwość na ziemi. To bowiem mi się podoba, mówi Pan. Oto nadchodzą dni, mówi Pan, w których nawiedzę każdego obrzezanego i nieobrzezanego. Egipt, Judę, Edom, Ammonitów, Moabitów i wszystkich, którzy są w najdalszych zakątkach i mieszkają na pustyni. Wszystkie te narody bowiem są nieobrzezane, a cały dom Izraela ma nieobrzezane serce. Współcześniona Biblia Gdańska, Księga Jeremiasza, rozdział 10. Słuchajcie słowa, które Pan mówi do was, domu Izraela. Tak mówi Pan, nie uczcie się drogi pogan i nie bójcie się znaków na niebie, bo to poganie ich się boją. Zwyczaje tych narodów są bowiem marnością, gdyż drzewo ścinają w lesie siekierą, dzieło rąk rzemieślnika. Przyozdabiają je srebrem i złotem, przytwierdzają je gwoździami i młotkiem, aby się nie chwiało. Stoją prosto jak palma. Ale nie mówią. Trzeba je nosić, bo nie mogą chodzić. Nie bójcie się ich, bo nie mogą czynić nic złego ani nic dobrego. Nie ma nikogo jak Ty, Panie. Ty jesteś wielki i wielkie jest Twoje, jest w mocy Twoje imię. Któż by się ciebie nie bał, królu narodów? Tobie bowiem to się należy, ponieważ pośród wszystkich mędrców, narodów i we wszystkich ich królestwach nie ma nikogo jak ty. Wszyscy razem są głupi i nierozumni. Czerpanie nauki z drewna to całkowita marność. Srebro sklepane przywiezione z Tarisz, a złoto z Ufas. Dzieło rzemieślnika i rąk złotnika. Ich sztaby z błękitu i purpury. Wszystko to jest dziełem uzdolnionych rzemieślników. Pan. Przepraszam, dzwonili do mnie. Ale Pan jest prawdziwym Bogiem. Jest Bogiem żywym i Królem wiecznym. Od Jego gniewu drży ziemia, a narody nie mogą znieść Jego oburzenia. Tak więc im powiedzcie, ci bogowie, którzy nie stworzyli nieba i ziemi, znikną ziemi i spod nieba. On uczynił ziemię swoją mocą, utwierdził okrąg świata swoją mądrością i swoją roztrapnością. Rozprostarł nieba, niebiosa. Gdy on wydaje głos, huczą wody w niebiosach. On sprawia, że chmury wznoszą się z krańców ziemi. Czyni błyskawice z deszczem i wprowadza wiatr ze swoich skarbców. Każdy człowiek jest głupcem i nie wie, że każdy złotnik jest odkryty hańbą z powodu posągu, bo jego odlany posąg jest fałszem i nie ma w nim ducha. Są marnością i dziełem błędów. W czasie swego nawiedzenia zginął. Nie takim, jak on jest dział Jakuba, bo on jest twórcą wszystkiego, a Izrael jest szczepem jego dziedzictwa. Pan zastępów, to jego imię. Uzbieraj z ziemi swoje towary, ty, która mieszkasz w miejscu warowym. Tak bowiem mówi Pan. Oto ja tym razem, jak z procy, cisnę w mieszkańców tej ziemi i udręczę ich, aby tego doznali. Biada mi z powodu mego zniszczenia. Moja rana jest bolesna, ale mówiłem. Właśnie to jest moje cierpienie. Muszę je znieść. Mój namiot został zburzony i wszystkie moje powrozy są zerwane. Moi synowie odeszli ode mnie i nie ma ich. Nie ma już nikogo, kto by rozbił mój namiot i rozciągnął moje zasłony. Pasterze bowiem stali się głupi i nie szukali Pana. Dlatego im się nie powiedzie, a cała ich trzoda zostanie rozproszona.
Oto nadchodzi wieść i wielka wrzawa z ziemi północnej, aby miasto Judy zamienić w pustkowie i w siedlisko smoków. Wiem, panie, że droga człowieka nie zależy od niego, ani nie leży w mocy człowieka kierować swoimi krokami, gdy chodzi. Karć mnie, panie, ale według słusznej miary. Nie swym gniewie, abyś mnie nie zniszczył. Wylej swoją zapalczywość na te narody, które cię nie znają, i narody, które nie wzywają twego imienia. Pochłonęły bowiem Jakuba i pożarły go, strawiły go, a jego mieszkanie zamieniły w pustkowie. Amen. Dziękuję wam bardzo za przeczytanie. Kto chciałby, kochani, zacząć? Pierwszy werset, na jaki tutaj zwróciłem uwagę, to jest z 9:3. Jak łuk napinają swój język do kłamstwa, nie wzmocnili się prawdą na ziemi, bo od zła do zła przechodzą, a mnie nie znają, mówi Pan. Tutaj podkreślone jest kłamstwo jako jedno z tych głównych przewinień, którego dopuszczają się ci ludzie i doskonale też widzimy w naszych czasach, że to kłamstwo jest wszędzie, że to kłamstwo jest tak naprawdę standardem naszego współczesnego życia. Nikt się tym nie przejmuje i niestety jest tak, że w wielu zawodach osoba, która nie kłamie, praktycznie nie ma w ogóle szans funkcjonowania, bo wszystkim trzeba opowiadać bajki, jakieś niestworzone rzeczy o tym, że wszystko jest lepsze niż jest w rzeczywistości, a z drugiej strony słuchacze też sobie w ogóle nie zadają pytań, dlaczego wszystko musi bazować na kłamstwie i tak naprawdę jaka jest wiarygodność za produktem, tudzież jakąś tam teorią, jeżeli aby ją komuś sprzedać, tudzież do niej przekonać, trzeba kłamać. To już tak spowszedniało nam strasznie to kłamstwo w tym naszym dzisiejszym świecie, że nikt już się nawet nad tym nie zastanawia. Zobaczcie, co tutaj Bóg dalej pisze. Niech się każdy strzeże swego bliźniego, a brat nie ufa, bo każdy brat oszukuje podstępnie i każdy bliźni postępuje jak oszczerca. Także nawet bratu nie można ufać. To niestety tak jest, że wiele osób dla korzyści jest w stanie oszukać wszystkich, nawet najbliższą rodzinę. I z tym niestety też musimy się mierzyć każdego dnia. Każdy też oszukuje swego bliźniego i nie mówi prawdy. Przyuczyli swój język do mówienia kłamstwa. Męczą się, aby popełnić nieprawość. Że ja w tych trzech wersetach jak najbardziej widzę opis niestety naszej rzeczywistości, w której obecnie żyjemy. I z tym kłamstwem się ciężko żyje i z tym, że nikomu nie można ufać, że wszyscy obiecują coś, czego i tak nie zamierzają nawet dotrzymywać. To nie tylko, że nikt nie przyjmuje tym, że coś akurat nie wyszło, tylko po prostu z założenia się kłamie. I nawet ja wiem, jak jest w tych firmach, w których do tej pory pracowałem, że to jest komuś się obiecuje coś, że się dotrzyma terminu, mimo że i tak wszyscy wiedzą, że tego terminu się dotrzymać nie da. Tak wręcz absurdalnie nawet firmy, które coś zamawiają, jakąś tam usługę, wymyślają sobie jakieś absurdalne terminy i wiedzą, że się ich nie da dotrzymać. Ci, którzy startują w danym przetargu, mówią, że ich dotrzymają, chociaż też również wiedzą, że ich się nie da dotrzymać i tak wszyscy nawzajem się okłamują i wszystko pogłębia się w coraz większym chaosie, ale ludzie po prostu się z tym nauczyli żyć i tak to funkcjonuje. To jest naprawdę, ja wam powiem, strasznie ciężkie. Nic nie można zaplanować, nic nie można jakoś tak wiarygodnie przedstawić, tylko wszystko jest... No, bo jeżeli planowanie zakłada od razu kłamstwo, no to jak w ogóle w takim świecie planować, jeżeli wszystko potem się odbywa tak naprawdę jakoś tam spontanicznie, byle szybciej, byle jak i już po zakończeniu jakiegoś etapu dopiero się próbuje jakoś tam poprawić błędy i niestety tak to wszystko funkcjonuje, taki ten współczesny świat jest, więc nawet w codziennym życiu zawodowym jest ciężko się, jak się musi ciągle konfrontować z tymi bajkami.
Tutaj dalej jest inny werset. Ich język jest śmiercionośną strzałą, wypowiada oszustwa. Jeden mówi ustami o pokoju ze swym przyjacielem, ale w sercu zostawia na niego sidła. W tym spotykam ważne jest również, żebyśmy mieli czyste serce. Bóg zna właśnie nasze motywacje i wie po prostu o nas wszystko. Dokładnie. Wszyscy zostaną z tego rozliczeni i Bóg, przed Bogiem nie ma żadnych tajemnic. Tak, i ta śmiercionośna strzała to jest już takie bardzo mocne wyrażenie, ale niestety te kłamstwa często są tą śmiercionośną strzałą, bo te kłamstwa potrafią niszczyć i nawet tutaj w kontekście tego wszystkiego, co się teraz dzieje z tą rzekomą pandemią, to mówienie prawdy jest bardzo niemile widziane i wiele osób, które mówi prawdę, od razu się musi konfrontować z tymi strzałami kłamstwa i wiele karier, tudzież jakichś faktycznie żyć zostało przez to zniszczonych, bo ludzie, którzy próbują trwać w prawdzie, są pokonywani przez większość tych, którzy przeszli na tą złą stronę. Zobaczcie, kochani, dalej w wersecie 12. Któż jest tak mądry, aby mógł to zrozumieć? A do kogo mówiły usta Pana, aby mógł ogłosić? Dlaczego ziemia ginie i jest spalona jak pustynia, także przez nią nikt nie przechodzi? Teraz ten 13. Pan bowiem mówi, dlatego że porzucili moje prawo, które im przedłożyłem, a nie słuchali mojego głosu, ani nie szli za mną, ale postępowali według uporu swojego serca i szli za Baalami, jak ich nauczyli ich ojcowie. Tutaj mamy w tym 13 wersecie po raz kolejny podkreśloną rolę prawa i to nie chodzi o to, żeby to prawo wypełniać dla samego faktu, bo Bóg tak chciał, tylko że za tym wszystkim stoi Boża miłość i w konsekwencji tego, że ci ludzie nie wypełniają prawa, oni zboczyli na złą drogę i dobrze wiemy, jakie są kulty Baala, czyli Molocha, co za tym idzie, składanie ofiar z dzieci, totalny upadek moralny. I niestety to jest człowiek, który jest grzeszny, jeżeli odchodzi od tego światła, jeżeli faktycznie nie konfrontuje się z tą prawdą i z tymi Bożymi oczekiwaniami, które są przedstawione w prawie, to bardzo szybko zbacza na tą złą drogę, a później to już tylko tak jak taka kula śniegowa. Im więcej tych grzechów, tym szybciej się toczy i ten upadek jest nieunikniony. Właśnie jest wspomniane o tym, co ich czeka. Ale postępowali według uporu swego serca i szli za Baalami, jakich nauczyli ich ojcowie. Dlatego tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela, to nakarmię ich, ten lud, piołunem i napoję ich wodą żółci. Rozproszę ich między narodami, których nie znali oni, ani ich ojcowie i poślę za nimi miecz, ach ich doszczętnie wytracę. I dalej coś jest wspomniane, żeby właśnie wezwali osoby zajmujące się płaczem, po prostu żeby pokazać, że tego żałują, że po prostu żeby do tego nie doszło, że zauważyli, że właśnie to, co robią, jest złe i chcą się nawrócić i wrócić do Boga. Ja to w taki sposób widzę. Dokładnie. Bardzo mi się podoba fragment. Tak mówi Pan, niech się nie chlubi mądry swoją mądrością, niech się nie chlubi mocarz swoją siłą, niech się nie chlubi bogaty swoim bogactwem, ale kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że rozumie i zna mnie, wie, że ja jestem Pan, który okazuje miłosierdzie, sąd i sprawiedliwość na ziemi. To bowiem mi się podoba, mówi Pan. Bardzo mi się podoba ten fragment. Tak, to jest, też sobie zaznaczyłem, ten fragment jest wspaniały. Ale zobaczcie też później od tego 25. A oto nadchodzą dni, mówi Pan, których nawiedzę każdego obrzezanego i nieobrzezanego. Egipt, Judę, Edom, Amonitów, Moabitów i wszystkich, którzy są w
najdalszych zakątkach i mieszkają na pustyni. Wszystkie te narody bowiem są nieobrzezane, a cały dom Izraela ma nieobrzezane serce. Te dwa wersety też jak najbardziej mi pasują jako proroctwo na nadchodzący czas, że w tym ostatnim ciężkim okresie dotknięte będą wszystkie narody, ale tutaj też jest podkreślona właśnie kwestia obrzezania serca, że tutaj już w tym Starym Testamencie tak zwanym jest napisane, jak czytamy, że Izrael ma nieobrzezane serce, że tak naprawdę to, co teoretycznie wiele osób twierdzi, że dopiero pojawiło się w Nowym Testamencie, że w Starym Testamencie było obrzezanie fizyczne, a w Nowym jest obrzezanie serca, to tak naprawdę to już to było od samego początku, bo to jest ta sama wiara i ten sam Bóg, także Boże wymagania były zawsze takie same, tylko osoby, które nie znają tych starych ksiąg, nie rozumieją tego, że w tym jest tak samo miłość i tak samo jest cierpienie Boże nad tym, jak ludzie się zachowują, jest to miłosierdzie i tej miłości jest naprawdę, jak się człowiek zagłębi, tak jak widzimy tutaj podczas tych naszych pytań, jest ogromna ilość i tego nie można, w żaden sposób nie można zaakceptować takiego podejścia, że Bóg Starego Testamentu jest zły i bezwzględny, bo po prostu te czasy były takie, jakie były, upadek tych ludzi był, jaki był i Bóg w stosunku do tego nie mógł się zachować inaczej. I tak też niestety będzie w najbliższym czasie z naszą cywilizacją, która już w niczym nie odstaje od tych najgorszych przykładów tego Starego Testamentu, które poznajemy. Teraz tutaj właśnie patrząc na początek 10 rozdziału, słuchajcie słowa, które Pan mówi do was, domu Izraela. Tak mówi Pan, nie uczcie się drogi pogan i nie bójcie się znaków na niebie, bo to poganie ich się boją. Czyli tu też można zobaczyć, że mamy podążać właśnie drogą, którą Bóg chce. Właśnie nie mamy się trwożyć tego, co ma, patrząc na to, co nadejdzie, bo właśnie wiemy, że to się musi zdarzyć przed końcem. Żeby, i teraz to też widać w tych czasach, jak wiele ludzi pcha się, albo pieniądze tutaj robią zapasy, ufają właśnie w rzeczy ziemskie, ufają ludziom, zamiast przyjść do Boga i właśnie prosić o wsparcie, modlić się, pościć za swoje błędy. To jest właśnie problem tych ludzi tego świata, że oni zaufali złemu i podążają właśnie za tym, do czego to prowadzi. Tak, a ci, którzy wierzą, to wierzą tak, jak to jest opisane od wersetu 3. Zwyczaje tych narodów są bowiem marnością, gdyż drzewo ścinają w lesie siekierą, dzieło rąk rzemieślnika, przyozdabiają je srebrem i złotem, przytwierdzają je gwoździami i młotkiem, aby się nie chwiało. Stoją prosto jak palma, ale nie mówią. Trzeba je nosić, bo nie mogą chodzić. Nie bójcie się ich, bo nie mogą czynić nic złego ani nic dobrego. No i proszę, niech mi ktoś powie, że to nie jest opis współczesnego kościoła katolickiego razem z tymi wszystkimi obrazami, figurkami, że to nie jest po prostu historia, która się powtarza, że tak jak było wtedy, tak jest teraz i to jest tylko kontynuacja tego. I przykro mi, ale ja nie jestem w stanie tego zrozumieć, jak można modlić się do obrazów, zresztą nosić te obrazy, całować, oddawać im cześć i twierdzić, że przez to się człowiek modli do Boga, a że to jest tylko symbol. Przecież w takim kościele mamy te wszystkie ołtarze, główny, boczny, na każdym ołtarzu ktoś inny tam ma swoją główną rolę do odegrania z tych posągów, tudzież obrazów, także no niestety, gdyby katolicy czytali pismo, to prawdopodobnie by zrozumieli, że to nie tędy droga. Jeżeli by faktycznie szukali prawdy, to Bóg by im to objawił. Ja jestem ciekawa, czy ludzie tkwią po prostu w iluzji. Tak. Jestem ciekawa, o jakie znaki na niebie chodzi. Na przykład wiem, że Bóg na przykład ustanowił światła na firmamencie nieba, by oddzielały dzień od nocy, nie stanowią znaki pory roku, dni i lata. Ale o jakie znaki chodzi w tym fragmencie?
Właśnie ciekawe, co nadchodzi, bo no, za czasów faraonów to wiemy, że no, na przykład zaćmienie słońca było wykorzystywane do tego, żeby na przykład ludzi nastraszyć, tak? Bo oni byli w stanie przewidzieć, kiedy będzie to zaćmienie słońca, a dla normalnych ludzi no, to było tak spektakularne wydarzenie, że oni myśleli, że za tym faktycznie stoi moc faraona, bo faraon mówił, że jak nie będziecie słuchać, to nadejdzie zaćmienie słońca, no i ono nadchodziło, to zaćmienie słońca, tak? Ale jakie będą dalsze te znaki na niebie, no na tym niebie też się sporo dzieje. Ja tego, prawdę mówiąc, nie zgłębiałem nigdy aż tak bardzo, ale ja wiem, że no, w tych ciałach niebieskich, w tych gwiazdach, w tym jak one świecą, w tych wszystkich konstelacjach tak naprawdę, mimo że to zostało wszystko użyte do złych celów, do wróżkarstwa, do jakichś horoskopów, ale w tym jest po prostu zapisany Boży plan. I osoby, które właśnie tak na to patrzą od tej strony, to naprawdę pokazują, że to jest we wszystkich tych chociażby, no te zodiaki to 12 plemion Izraela, tak? Więc no to jest odwrócone, jakie znaki, no też jest to, jest też powiedziane, że będą te znaki na niebie, że się słońce zaćmi, że księżyc będzie pawy i w tych znakach właśnie no ci ludzie, którzy nie wiedzą, z czym to się wiąże, no to ich wzbudza w nich strach. My mamy w tym wyczekiwać wypełnienia proroctw. Ja myślę, że to tak, ale no niewątpliwie jest to faktycznie tajemnica, tak jak wspomniałeś, że o jakie tutaj znaki dokładnie chodzi, to w każdym bądź razie no nie lękajmy się tego, bo nic się nie dzieje bez Bożego przyzwolenia i nad wszystkim Bóg czuwa koniec końców. I resztka będzie zachowana, jeżeli my będziemy wierni, to Bóg nas nie pominie i nie zapomni o nas. Jak to, Maćku, teraz wspomniałeś. Dalej jest wspomniane, że nie ma nikogo jak Bóg, że mamy chwalić Pana, bo po prostu nikt Bogu nie dorówna. Jest wielki i wielkie jest w mocy Twoje imię. I że mamy się nie bać, co ma nastać, bo po prostu nikt Bogu nie dorówna. Dokładnie. A jeśli Bóg jest z nami, to kto przeciwko nam? Więc jedynie zły może nas mamić, że stracimy to życie ziemskie, pokazując nam, jakie jest wspaniałe, że za nim nic nie ma. I właśnie tutaj ludzie tkwią w tej iluzji i właśnie myślą, albo to Matka Boska, bo to jest wstawiennik. Właśnie zamiast Chrystusa ludzie nie ufają wprost Chrystusowi, tylko szukają ludzi, którzy pomogą dojść do Chrystusa. Jakby tego samemu nie można zrobić przez wiarę. To jest właśnie taka iluzja, że te obrazki, mimo że się modlisz, pokazujesz świadectwo, że to się dzieje przez modlitwę, to oni mimo wszystko będą tkwić w tej iluzji, a jakby mieli z niej wyjść, to by sobie nie poradzili. I oni nie chcą z niej wyjść właśnie z tego powodu, bo wiedzą, a co będzie potem, a co będzie dalej. I właśnie nie widzą Boga i w tym wszystkim tak są zakotwiczeni, że nie chcą ruszyć do przodu i spojrzeć, nawet jeśli już widzą, że to jest iluzja i to jest kłamstwo, ale nie chcą sobie dać po prostu przemówić i zobaczyć, że jednak to, co my mówimy i ufamy Bogu, że to jest prawdą. No tak, wiele tych osób tkwi w tym takim pozornym komforcie i zupełnie, no nie wiem, nie zastanawia się nad tym. Tutaj zobaczcie od 10, ale Pan jest prawdziwym Bogiem, jest Bogiem żywym i Królem wiecznym. Od Jego gniewu drży ziemia, a narody nie mogą znieść Jego oburzenia. Tak więc im powiecie, ci bogowie, którzy nie stworzyli nieba i ziemi, znikną z ziemi i spod nieba. On uczynił ziemię swoją mocą, utwierdził okrąg świata swoją mądrością i swoją roztropnością rozpostarł niebiosa. Ciekawe, że tutaj jest napisane okrąg świata. Gdy On wydaje głos, huczą wody w niebiosach. On sprawia, że chmury wznoszą się z krańców ziemi, czyni błyskawice z deszczem i wyprowadza wiatr ze swoich skarbców. I mimo, że to są pewne procesy, które no my znamy, tak, i to też można wytłumaczyć w taki sposób fizyczny, że to wszystko tak przebiega, ale jednak za tym wszystkim stoi Bóg, który to tak po prostu zdefiniował, że to ma tak być, a nie inaczej. I Bóg jest Panem też tych wszystkich procesów i tych wszystkich praw fizycznych i matematyki. I tak jak rośliny rosną w zamierzony przez Boga sposób, odpowiednio te gałęzie, co każde piętro są przesunięte o odpowiednią ilość stopni, tak żeby optymalnie nie zasłaniały sobie światła i
płatki, wszystko w kwiatach, to wszystko po prostu jest w harmonii, to nie jest żaden przypadek, to jest tak zaplanowane, jak Bóg to stworzył, żeby to było jak najbardziej optymalne i mimo, że ten świat jest w stanie upadłym, ale to po prostu widać we wszystkim, jeżeli ktoś faktycznie poświęci na to czas i zgłębi trochę to, co go otacza, to widać, jaki to jest majestat, że nawet w tych najdrobniejszych owadach i najmniejszych roślinach i taka mądrość, której człowiek nie jest w stanie do końca zrozumieć, chociażby w takim nasionku, jak tego nasionka, z takiej trochę w sumie zbioru różnego rodzaju minerałów powstaje życie. Człowiekowi nigdy się nie udało czegoś takiego powtórzyć. A Bóg po prostu odpowiada za ten wzrost. Błogosławi i to rośnie. I zwierzęta żyją, rośliny rosną. I tego nikt nie jest w stanie zrozumieć. Żadna mądrość tego świata nie wie, jak to się dzieje, ale się dzieje. I za tym stoi ten właśnie nasz Bóg. To jest właśnie piękne, bo jak ja czasem oglądam jakieś programy przyrodnicze i widać, jakie te zwierzęta, te owady, to wszystko, jakie to jest niesamowite. I na przykład ja też się na przykład zachwycam nad takimi kwiatkami, że z takich małych ziarenek właśnie mogą powstać takie piękne rzeczy i też właśnie po nawróceniu właśnie też tak może się tak bardziej zwraca uwagę na takie rzeczy, na które się wcześniej nie zważało. Właśnie dostrzega się takie piękno. I tak jeszcze bardziej. I ja jeszcze chciałam nawiązać do tego fragmentu, co mówiłeś, Maćku, odnośnie tego, że Bóg utwierdził okrąg świata swoją mądrością i swoją roztropnością, rozpostarł niebiosa. Skojarzyło mi się to z fragmentem z Księgi Przysłów, z rozdziału 8, gdzie jest mowa o mądrości. Przed wiekami zostałam ustanowiona, od początku, zanim powstała ziemia. Gdy jeszcze nie było głębin, zostałam zrodzona, kiedy jeszcze nie było źródeł obfitujących wody. Zanim góry zostały założone, nim były pagórki, zostałam zrodzona. Gdy jeszcze nie stworzył ziemi ani pól, ani początku prochu okręgu ziemskiego. Kiedy przygotowywał niebiosa, byłam tam. Gdy odmierzał okrąg nad powierzchnią głębi, gdy w górze utwierdzał opłoki i umacniał źródła głębin, gdy wyznaczał morzu jego granicę, by wody nie przekraczały jego rozkazu, kiedy ustalał fundamenty ziemi, byłam wtedy przy nim jak wychowanka i byłam jego radością każdego dnia, ciesząc się zawsze przed nim, radując się na okręgu jego ziemi, rozkoszując się synami ludzkimi. Tak, ja Ci dziękuję bardzo za ten fragment. To pokazuje faktycznie ta mądrość. Bo to jest, mądrość jest cechą Boga, ale nawet taka mądrość, jak to wszystko, jak Bóg to wszystko też takie emocje kłada, jak to wszystko jest wypełnione tą Bożą miłością, że to nie jest tylko jakieś tam obliczenie, tylko to jest ta mądrość, która jest takim obrazem tego Bożego majestatu. I ja się zgadzam z tym jak najbardziej. Ja też od nawrócenia zacząłem dużo bardziej zwracać uwagę na to, co mnie otacza i szukam wszędzie dowodów tej Bożej doskonałości. Nawet jak się na takiego czmiela spojrzy, taki futrzasty pączek, który na tych małych skrzydełkach leci w tym swoim majestacie, to jest niesamowite, jak Bóg to wszystko stworzył. W ogóle świat owadów jest niesamowity, bo on jest tak bardzo różnorodny i to jest niesamowite, że w tym jest ta harmonia, że w Bożym stworzeniu nigdzie nie ma chaosu, że wszędzie jest harmonia, że to wszystko jest takie, jakie ma być. Tam nie ma jakichś dziwnych fragmentów, które do niczego nie służą i nawet taki przykład może śmieszny, ale nawet ten wyrostek robaczkowy u człowieka, który naukowcy przez wiele lat uważali, że to jest jakaś tam pozostałość po ewolucji i to jest nikomu do niczego niepotrzebne, ale właśnie, że tak nie jest, bo w tym wyrostku robaczkowym są te wszystkie niezbędne do trawienia przechowywane bakterie i jeżeli człowiek ma jakieś zatrucie pokarmowe i zachwiana jest ta równowaga tych bakterii w układzie pokarmowym, to one się potem odtwarzają właśnie z tego wyrostka robaczkowego. Także nawet
nawet to nie jest przypadkiem i nawet to nie jest żadna zbędna pozostałość po ewolucji, tylko w tym też i Boży zamiar. Tak, to ja mogę właśnie dodać. Bo nie jestem automatykiem i robotykiem, to różne maszyny projektuję i dla mnie na przykład to jest niesamowite właśnie to, jak wszystko jest poukładane. Nawet głupie, czy nie głupie, no mądre, nawet to, że czujemy coś. Przecież gdybyśmy nie czuli, byśmy się zabili od samego chodzenia. Coś musi ograniczać naszą siłę, bo ten ból, to wszystko nam jest potrzebne i tak się wydaje, że nawet tam szukamy też tego w przyrodzie, ja też tak samo szukam tego wszystkiego, ale nawet sam człowiek jest tak niesamowity, człowiek, przyroda, wszystko jest tak niesamowite, że to wszystko jest tak poukładane, że zabierając tego na przykład czucie, to człowiek by nie przeżył jednego dnia, bo by się zabił na przykład od uścisnięcia, nie wiem, ostrego noża w ręce, zwykłego, gdzie normalnie to chwyta i może chwytać narzędzie ostre i się nie skaleczy, a tu nie miałby czucia i koniec, nie? No, projektując jakieś tam, budując maszyny, to widzę, że tak to działa. Wszystko trzeba przemyśleć, przeorganizować i nie ma tu czegoś takiego jak przypadek. W przypadku to może coś zepsuć. Dokładnie tak mówisz, ja też jestem z wykształcenia elektronikiem, dużo się różnego rodzaju sensorami zajmowałem, kamerami, termowizją. To pokazuje właśnie, że jak niesamowite jest to, co Bóg stworzył, nasze oczy, nasze odczucia w ogóle. To jak nawet nasz organizm potrafi tą siłę dozować, to jest naprawdę, no, są maszyny potrafią być szybsze, potrafią być silniejsze, ale takiej czułości, jak mają nasze zmysły, to naprawdę to jest ciężko podrobić i tym bardziej, że to jest wszystko połączone w jeden organizm i to wszystko ze sobą współpracuje w takiej niesamowitej harmonii, że każdy z tych zmysłów ma swoją rolę i bez niego by wam było ciężko się orientować. A jednocześnie zobaczcie osoby, które mają pewne upośledzenia, na przykład osoby, nie wiem, niewidzące, niesłyszące, u nich inne zmysły też potrafią przejąć pewne czynności i dlatego na przykład u osób niewidzących się wyostrza słuch i one wtedy też są w stanie to kompensować, więc to jest nie tylko doskonała maszyna sama w sobie, ale też ta maszyna ma możliwość kompensowania pewnych deficytów i to też jest niesamowite w tym, że to nie jest tak, że ktoś coś już brakuje i nie można, tylko jak ktoś nie chodzi, to stają się silniejsze ręce i wtedy może się lepiej na wózku inwalidzkim na przykład poruszać, więc tak, z punktu takiego faktycznie inżynierskiego, to Boże stworzenie to jest niesamowite dzieło. I trudno sobie wyobrazić, jak ktoś może wierzyć w to, że coś takiego powstało przez przypadek. To tak trochę jakby powiedzieć, że leży sobie gdzieś tam zegarek, prawdopodobnie powstał w wyniku przypadku w drodze ewolucji. No to jest niesamowite, jak ludzie są w tej swojej wierze mocni ci. Wszyscy niewierzący, ci wszyscy ateiści, ci wszyscy, którzy wierzą w ewolucję, to jest dopiero wiara, żeby w coś takiego wierzyć. No i to ta wiara wynika, z czego to wiem, ale wydaje mi się z tego, ale to wynika z tego, że tak jakieś zrozumienia, że ludzie boją się mieć kogoś nad sobą, nadrzędnego, tak samo ludzie dlatego mają problem z szefem, bo szef może być do powiedzenia coś, co zupełnie dana osoba, jakby to powiedzieć, nawet o tym nie myśli. Dla szefa może chodzić o coś, co dana osoba nie ma, w ogóle nie ma takiego zmysłu, żeby o tym myśleć. Tak samo tutaj z Bogiem, ludzie się przed tym bronią. Dokładnie, to jest najzwyczajniej w świecie brak pokory. No tego, to o tym też czytamy bardzo często, że Bóg podkreśla, że po prostu tym ludziom brak pokory, brak tej bojaźni Bożej, tak, brak tego szacunku i respektu. Każdy chce być najważniejszy, najlepszy, najmądrzejszy. Jaki by głupi nie był, to i tak utwierdza się w tym, że jednak nikt nie ma prawa w żaden sposób mu nic powiedzieć, oceniać jego życia, bo on jest panem swojego świata i to. Do tego doszła ta nasza cywilizacja, że tak jest, a nie inaczej, bo ludzie przez odrzucenie Bożego prawa odrzucili też te podstawowe takie jakieś, nie wiem, instynkty samozachowawcze i taki respekt i szacunek do
do mądrości, no tak, i ten fragment, który Justynka przeczytała, to jest niewątpliwie no, też sedno sprawy i sedno tego, dlaczego jesteśmy, gdzie jesteśmy i to wygląda, jak wygląda. Mi się, Maćku, rzuciły 3 ostatnie wersety. Wiem, panie, że droga człowieka nie zależy od niego, ani nie leży w mocy człowieka kierować swoimi krokami, gdy chodzi. Karcz mnie, panie, ale według słusznej miary, nie w swym gniewie, abyś mnie nie zniszczył. Wylej swoją zapalczywość na te narody, które cię nie znają i narody, które nie wzywają twojego imienia. Pochłonęły bowiem Jakuba i pożarły go, strawiły go, a jego mieszkanie zmieniły się w pustkowie. Czyli tutaj jest pokazane, wcześniej też wspomniane jest, właśnie, że człowiek myśli, że o, ma jakiegoś bożka i to wszystko, co ma, właśnie jak wspominaliście, że oni myślą, że to w przypadku, nie wiem, kosmici, co tam mogą sobie wymyślić, że coś jest nad nami, ale każdy chce być jak najwyżej i sam sobie stanowić szefa. I nikt właśnie, mało ludzi jest, co naprawdę wierzą w Boga i po prostu chcą to pokazać, o, że jest coś nad nami, że właśnie mu zawdzięczamy to wszystko. Właśnie przez jego miłosierdzie. Ale ludzie w tym tkwią, w tej iluzji i nie chcą na to patrzeć. To jest po prostu ten duch antychrysta, czyli to ponad wszystko mój własny egoizm i moje własne ja. Właśnie, pycha zjadła Lucyfera. Jeden grzech, przez który upadł. I to jest też to, co... Widać, jak ludzie się tą pychą wypełniają i właśnie widać właśnie w tych ludziach antychrysta. Dokładnie. Tak się zgadza. Zobaczcie jeszcze ten od 19. Biada mi z powodu mego zniszczenia. Moja rana jest bolesna, ale mówiłem, właśnie to jest moje cierpienie. Muszę je znieść. Mój namiot został zburzony i wszystkie moje powrozy są zerwane. Moi synowie odeszli ode mnie i nie ma ich. Nie ma już nikogo, kto by rozbił mój namiot i rozciągnął moje zasłony. Pasterze bowiem stali się głupi i nie szukali Pana, dlatego im się nie powiedzie, a cała ich trzoda zostanie rozproszona. Zobaczcie, jakie tutaj jest cierpienie Boga przedstawione w obliczu tego wszystkiego, co się dzieje, bo Bóg nie ma innego wyjścia w tej sytuacji, tylko oczyszczenie, ten sąd może uratować sytuację, ale Bóg wymierzając ten sąd cierpi i też to pokazuje nam właśnie tą Bożą miłość, że ciężko po prostu, ja naprawdę, to jest, jeżeli człowiek się nad tym zastanowi, nad tym, co Bóg czuje, co Bóg wie i co Bóg widzi, to dobrze, że Bóg jest takim majestatem, bo żaden człowiek by nie był w stanie temu sprostać i to jest oczywiste. Ale też tutaj ci pasterze są podkreśleni, że pasterze bowiem stali się głupi i nie szukali Pana. Taka jest niestety większość współczesnych religii, czy to jest protestantyzm, czy to jest katolicyzm. Oni również szukają swojej mądrości, swojego utwierdzenia, nauk ludzkich, ale im się nie powiedzie i cała trzoda zostanie rozproszona i to teraz praktycznie ma miejsce. Kościół protestancki to niemalże nie istnieje, kościół katolicki to się wszystko rozprasza, to jeszcze jakieś takie tylko pozostałości kulturowe zostały bardziej w tym niż tak naprawdę jakakolwiek wiara i w takich czasach żyjemy i z tym nam przyszło tutaj się mierzyć. Ale dobrze, że Bóg nam pokazuje przynajmniej to wszystko, że to tak miało być i to nie wynika z niczego, tylko to są konsekwencje tego, do czego ludzie dopuścili, że zapomnieli o Bożym prawie. To jeszcze chciałbym wrócić do tego 24 wersetu. Karcz mnie, Panie, ale według słusznej miary, a nie w swym gniewie, abyś mnie nie zniszczył. Właśnie tutaj przez karcenie Boże, przez chłostę doznajemy cierpienia, przez to możemy zbliżyć się do Boga i właśnie przez to Bóg pozwala nam się zmieniać. Zostawić to, co jest grzeszne, żebyśmy samemu chcieli właśnie czynić dobro i zbliżali się właśnie do Boga. Dokładnie. Dawid jeszcze zwrócił na
napisał na ogólnym uwagę na te obrazy, że to tak to się zgadza. To nie tylko są te obrazy i posągi w kościele katolickim, ale to też są filmy, to też są gry komputerowe, to jest wszystko, co po prostu niszczy to nasze Boże spojrzenie na świat, wszystko, co jest sztuczne, co zakłóca ten Boży plan, że i to ja się z tym jak najbardziej zgadzam, że te obrazy, ta przemoc, czy tam jakieś inne pokazywane wydarzenia, one wpływają na nas i one niszczą nasze myśli i niszczą nasze spojrzenie i to jest to, z czym my musimy walczyć, bo my mamy być czyści dla Boga i jeżeli my się od tego oddzielimy, to też zmienia się nasze postrzeganie świata i tak jest napisane, że przez oczy często zaczyna się grzech, bo przez to, co widzimy, i z tym się jak najbardziej zgadzam, to też jest bardzo cenna uwaga. Więc musimy po prostu uważać, gdzie jesteśmy i co robimy, i co oglądamy, z kim mamy relacje, bo to wszystko wpływa negatywnie też na to, jak żyjemy. Tu jest jeszcze fragment. Ci bogowie, którzy nie stworzyli nieba i ziemi, znikną z ziemi i spod nieba. A o posągach, że są marnością i dziełem błędu, w czasie swego nawiedzenia zginą. Bóg pewnego dnia zniszczy te wszelkie posągi, te wszelkie bałwany i dobrze, chwała mu za to. Dokładnie, chciałem też tak powiedzieć. Nie mogę się już doczekać, kiedy to nastąpi. No dobrze, kochani, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Ktoś z osób, które się jeszcze nie wypowiadały, może ktoś jeszcze ma możliwość? Jeżeli nie, to chciałbym zakończyć modlitwą. Dziękujemy Ci, Panie, za to słowo. Dziękujemy Ci za te kolejne informacje, które nam przekazujesz w tych dwóch rozdziałach, za to, że pokazujesz nam, jak Ty cierpisz w obliczu tego wszystkiego, co się dzieje. Pokazujesz nam, jaki jest Twój zamiar, że sąd nie jest Twoim zamiarem, tylko miłość. I Ty dałeś nam prawo po to, żebyśmy byli błogosławieni, żebyśmy żyli tak, jak Ty nas do tego stworzyłeś. I to nie jest żaden przymus, to jest po prostu Twoje prawo uczy nas tego, co jest dla nas najlepsze. To nie jest coś, co mamy wypełniać tylko po to, żeby jakoś usatysfakcjonować Ciebie, tylko chodzi o to, żebyśmy przez to, że to wypełniali i przede wszystkim sami sobie nie szkodzili, żebyśmy szli Twoją drogą, nie wyznawali jakichś innych religii, kultów, nie sprzeniewierzali się temu, co Ty zamierzyłeś dla nas, żebyśmy nie tkwili w grzechu, bo ten grzech nas niszczy, przez grzech przychodzi śmierć. My sobie doskonale z tego zdajemy sprawę, że nawet najmniejszy grzech prowadzi do kolejnych i wtedy się jest bardzo łatwo w tym wszystkim zatracić, dlatego prosimy Cię, prowadź nas w swojej miłości, w swojej prawdzie i prowadź nas w swoim świetle, tak żebyśmy każdego dnia byli mocniejsi, byli bliżej Ciebie i lepiej Ciebie poznawali. Dzięki temu też nasza wiara rosła i żeby my w obliczu tego wszystkiego, co nadchodzi, byli silni Twoją siłą i w pełni Twojego ducha, żeby nigdy nie zabrakło nam oliwy, żeby nasze lampy zawsze płonęły miłością do Ciebie. Amen. Amen.